Witamy Państwa. Jesteśmy w przeddzień święta babci i dziadka. Seniorinki, będąc same babciami, pamiętają o wszystkich siedleckich kobietkach, babciach i dziadkach. Tym mini koncertem składamy najserdeczniejsze życzenia. Pogodnie dumam o tej starości. Czy ona musi nas stale złościć? Przecież jest piękna. Masz sporo czasu. Chcesz iść nad wodę albo do lasu? To sobie idziesz. Nikt ci nie broni. Z łóżka nikt wcześnie też cię nie goni. Bowiem nie musisz pędzić do pracy, jak wszyscy twoi młodsi rodacy. Co prawda wigor zwolna przykwita. Lecz po co wigor u emeryta? Podwyżki pensji już nie wyprosisz. Należną garzę ZUS ci przynosi. Spokojnie patrzysz, jak świat się zmienia, gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia. Więc wiwat starość, niechaj nam służy, nawet gdy trochę chwilami nuży. Bowiem, jak sądzę, w tym rzecz jest cała, by jak najdłużej ta starość trwała. Na melodię Zimny drań dla wszystkich babć z Siedlec piosenkę dedykujemy. Moja babcia lubi śpiewać, moja babcia lubi grać, lubi czytać dobre książki, a w niedzielę dłużej spać. Oj, w niedzielę dłużej spać. Bo to nieprawda, mówię wam, że babcia musi w kuchni stać i smażyć wciąż placuszki, dogadać swoim wnuczkom, powinna też o siebie dbać. Moja babcia jest zadbana i ubiera modnie się, chodzi często do fryzjera i wspaniale trzyma się. Oj, wspaniale trzyma się, bo to nieprawda, mówię wam, że babcia musi w kuchni stać i smażyć wciąż placuszki, dogadzać swoim wnuczkom, powinna też o siebie dbać. A ja kocham swoją babcię i pomagam ciągle jej, chcę, by długo była młoda i by żyło jej się lżej. Oj, by żyło jej się lżej. Bo to nieprawda, mówię wam, że babcia musi w kuchni stać. Nie smażyć wciąż placuszki, dogadzać swoim wnuczkom, powinna też o siebie. Z repertuaru Filipinek, wspaniałych Filipinek z naszego pokolenia, Babunia z portretu. Nasza babcia z Siedlec rodem, nie jeździła samochodem, nie tańczyła twista ani serfa. Nasza babcia trochę dziwna, bardzo była pozytywna, dziś z portretu drwiąco się uśmiecha. Ach, babuniu z wielkim kokiem, nie patrz na nas groźnym okiem. Wiemy, że ten nowy rytm nie jest ci w smak, nie jest ci w smak. Oj, 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 ach. Babuniu, przysięgamy, że o tobie pamiętamy. Tylko nie patrz, tylko nie patrz, tylko nie patrz na nas tak. Nasza babcia rodem z Kolna była nieco staromodna, choć za dziadka gromkim brzmiała basem. Nasza babcia trochę dziwna, choć tak była pozytywna, lecz lubiła też zatańczyć.
groźnym okiem. Wiemy, że ten nowy rytm nie jest ci smak, nie jest ci smak. Oj, 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 ach, babuniu, przysięgamy, że o tobie pamiętamy. Tylko nie patrz, tylko nie patrz, tylko nie patrz na nas tak. Tylko nie patrz na nas tak. Tylko nie patrz na nas tak. Na znaną melodię biesiadną szła babeczka do laseczka, my trochę w nieco innym rytmie i scenka rodzajowa. Artur Barciś napisał bardzo dowcipny, piękny wiersz. Drogi dziadku, babciu, bracie, jeśli jeszcze nie masz w głowie,
żeby plackiem siedzieć w chacie, to posłuchaj, co ci powiem. Wyjdziesz, dotkniesz klamki, ławki, sięgniesz po butelkę mleka, zawieziesz wnukom zabawki, a wirus na ciebie czeka. Czeka, a gdy się przyczepi, to już nie puści bez leku, bo on się mnoży najlepiej, gdy człowiek jest w pewnym wieku. Bo dziadek czy babcia kocha, odporność ma jak opłatek, a wirus, gdy ich pokocha, to cieszy się jak wariatek. Więc proszę, babciu i dziadku, nie wychodź, jeśli nie musisz. Drań nie dostanie obiadku, to sam się z głodu udusi. Tym mini koncertem jeszcze raz składam Państwu najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Do zobaczenia, seniorinki.